Witam Was serdecznie na moim vlogu. Z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl. A tym razem nagranie, w którym gościem jest Aleksander Fiedorek, specjalista od schronów, specjalista od bunkrów, ale również posiadający olbrzymią wiedzę w zakresie techniki wojskowej, wojskowości jako takiej, a także procedur wojennych, czy też jeszcze w czasie pokoju, jeśli chodzi o użycie broni jądrowej, jak to wszystko wygląda, i to będzie tematem dzisiejszego odcinka. Odcinek niezwykle ciekawy dla mnie, myślę, że dla Was będzie równie interesujący. Oczywiście dziękuję patronom, ponieważ dzięki nim jakby tutaj zacząłem i zaangażowałem się w nagrywanie na YouTubie. Mamy tą umowę pomiędzy mną a patronami, że oni wspierają, ja zobowiązuję się do nagrań raz w tygodniu. W tej chwili jest sezon ogórkowy, mogę wydać z siebie więcej, więc to też zresztą czynię. No i zapraszam na nagranie. Oczywiście tych, którzy chcą wesprzeć się moją działalność, czy to ze względu na bloga, czy też tego vloga, mogą wesprzeć mnie na Patronite .pl/ Krzysztof Wojczal. Link znajduje się pod nagraniem, w opisie. A teraz zapraszam na niezwykle interesujący wywiad i rozmowę. Zapraszam. O, witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Wojczal, a ze mną Aleksander Fiedorek, specjalista od schronów, umocnień i różnego typu rzeczy, ale również ostatnio zabrał głos w dosyć, wydaje mi się, ciekawej kwestii, która zresztą wydaje mi się, że mnie też tutaj nieco to poruszyło i kilka rzeczy się nowych dowiedziałem, więc w związku z tym chciałem Cię po prostu zapytać bardziej szczegółowo o kwestii atomu i może zaczniemy od pytania takiego dosyć, wydaje mi się, że może nie kontrowersyjnego, ale właśnie takiego najciekawszego, na co ja najbardziej zwróciłem uwagę. To znaczy podniosłeś ostatnio na Twitterze argument, że nie ma takiej opcji, by dokonać uderzenia jądrowego na drugie państwo, na drugie mocarstwo, w zasadzie ad hoc, z zaskoczenia, z podjęciem takiej decyzji. Wiadomo, że jak to w filmach, otwieramy walizkę, wciskamy przycisk, zagłada totalna, i że to tak po prostu nie wygląda i troszeczkę to... No i właśnie chciałem, żebyś opowiedział generalnie o tym procesie i jak to widzisz, jak to byś ocenił właśnie takie straszenie, że okej, no jutro może ktoś przycisnąć przycisk i po prostu nie żyjemy, już budzimy się i jest Holokaust. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że broń jądrowa, tak jak każda inna broń, jest systemem uzbrojenia, jest rodzajem broni służącym do realizacji różnego rodzaju celów. Tak? Ona nie powstała po to, żeby ktoś siebie wzajemnie straszył, tylko ona powstała w 1945 roku. Amerykanie dwa razy i dwa jedyne razy użyli jej bojowo po to, żeby zakończyć tak naprawdę II wojnę światową na Pacyfiku, czyli ten konflikt, który był pomiędzy cesarską Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Następnie z uwagi na to, że broń jądrowa jest często nazywana bronią ostateczną, dosyć szybko w jej posiadanie wszedł Związek Radziecki, który generalnie wywiadowczo bardzo mocno infiltrował amerykański program jądrowy. Amerykanom no niestety ochrona kontrwywiadowcza tego programu nie bardzo wychodziła. Ponieważ ukształtował się po II wojnie światowej taki, a nie inny porządek, czyli to świat podzielił się tak naprawdę na dwa obozy, tak? Czyli ten obóz zachodni, którego liderem były Stany Zjednoczone i, że tak powiem, naszą stronę żelaznej kurtyny, której liderem był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. No, siłą rzeczy te dwa konkurujące ze sobą supermocarstwa zaczęły rozwijać broń jądrową. No i na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zimnej wojny do teraz istniały, czy też ewoluowały te różnego rodzaju doktryny dotyczące użycia broni jądrowej na polu walki, po jednej, po stronie zachodniej, jak i po stronie wschodniej. Natomiast można zauważyć pewne punkty wspólne w tych wszystkich doktrynach, a mianowicie za każdym razem każda ze stron, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki, bały się tego właśnie, tego, o czym powiedziałeś, tego pierwszego uderzenia, takiego uderzenia z zaskoku.
które w pierwszej kolejności zawsze zgodnie z dokumentami planistycznymi i jednej i drugiej strony miało być skierowane na generalnie dwie kategorie celów. Pierwszą kategorię celów do zwalczania przy tym uderzeniu wyprzedzającym, to jest oczywiście strategiczny arsenał jądrowy potencjalnego przeciwnika, czyli generalnie mówiąc potocznie te wszystkie wyrzutnie rakiet, czy też lądowe, czy też znajdujące się na okrętach podwodnych, czy też samoloty przenoszące broń jądrową. Znaczy to jest zupełnie zrozumiałe, no bo jakby uderzamy po to, żeby ktoś nie odpowiedział, nie? Dokładnie tak. Uderzamy po to, żeby zadać uderzenie prawie że nokautujące, żeby zniszczyć przeciwnikowi większą część arsenału jądrowego, żeby wybić mu zęby, jak to się tak mówi boksersko, i pozbawić go w ogóle woli i zdolności do odwetu. Drugą kategorią celi, jaką w tych uderzeniach zakładano, to były generalnie węzły łączności strategiczne i umocnione stanowiska dowodzenia, gdzie mogłyby się pojawić elity państwowe czy też wojskowe w celu kierowania obroną. Natomiast ze względu na to, że równocześnie, czy też prawie równocześnie z tym arsenałem nuklearnym, po każdej ze stron mądrzy ludzie zastanawiali się, jak uniknąć tego uderzenia wyprzedzającego wroga, rozwijano techniki czy też systemy wczesnego ostrzegania. Tak? Na początku to były stacje radarowe, które gdzieś tam badały, co się dzieje w przestrzeni powietrznej, na przykład Związku Radzieckiego, które były w stanie wykryć poruszające się, startujące i przelatujące rakiety. Zwłaszcza, że bierzmy pod uwagę to, że te pierwsze rakiety, powiedzmy, dostępne na koniec lat 40., na początku lat 50., nawet bym powiedział do mniej więcej połowy lat 60., to nie były jakieś super tego typu konstrukcje, jakie znamy w tej chwili. Na przykład pierwsza radziecka międzykontynentalna rakieta balistyczna to był po prostu kolos, który nie startował z umocnionego stanowiska startowego, z umocnionego silosa wkopanego w ziemię, tylko z takiego stołu startowego, na którym mógł być zatankowany, na którym musiał być zatankowany, przepraszam, paliwem ciekłym. Też istniało kilka godzin, w ciągu których należało przygotować tą rakietę do startu, więc tym bardziej te kilkadziesiąt lat temu to nie wyglądało tak jak teraz. Teraz te procedury są zupełnie inne. No ale kontynuując. I te systemy, wiesz, wczesnego ostrzegania, one systematycznie były rozwijane i to mniej więcej odbywało się w takim tempie, jak następował rozwój strategicznej broni jądrowej, tak rozwijały się systemy ostrzegania. W tej chwili na przykład, to potwierdzają różnego rodzaju liczne publikacje fachowe, ta przerwa pomiędzy wystrzeleniem pocisku, czy ten czas, który może kupić elitom danego państwa system wczesnego ostrzegania, to jest w wypadku krajów zachodnich około pół godziny, czyli około 30 minut. W wypadku Rosji, ze względu na to, że Rosja ma bardzo duży deficyt w zakresie satelitarnych systemów wczesnego ostrzegania, w wypadku Rosji to jest gorzej, bo Rosjanie będą mieli około 15 minut na reakcję, czyli będą mieli około 15 minut na podjęcie decyzji o wykonaniu kontruderzenia i na przykład ewakuacji swojego personelu dowódczego od momentu wykrycia lecących rakiet do momentu uderzenia w cele w Rosji. Tak? Natomiast nie jest tak, że tak jak powiedziałeś, że wstanie ktoś rano, na przykład nie wiem, Putin czy prezydent Biden i stwierdzi, o kurde, dzisiaj mam zły humor, wciskam guzik, strzelam w Rosję, tak? Ze względu na to, że... Znaczy Putin mógłby tak zrobić w sumie. Nie miałby nic przeciwko, gdyby strzelił w Rosję akurat. W Rosję tak, ale no i tak i nie, bo to też te systemy, owszem, oni podejmują decyzje jednoosobowo, natomiast tam są kwestie związane z autoryzacją, z rozkazu i tak dalej, nie? Wracając. Generalnie przez te wszystkie lata, kiedy kształtowały się doktryny użycia broni jądrowej, kształtowano też systemy związane z podejmowaniem decyzji o użyciu broni jądrowej, bo to się zamyka, bo to jest w kwestii tych doktryn. Kształtowano też systemy związane na przykład z wykrywaniem, z oznaczaniem celi, z tym całym, jak to się ładnie mówi po angielsku, targetingiem. Z wyborem celi, z przyporządkowywaniem rodzajów i wielkości ładunków jądrowych do danej kategorii celi. Wątek mi uciekł. Okej. Mówimy o tej procedurze i jak to wygląda po kolei, tak? W sensie takim mówisz, że się wydłużyły te procedury dotyczące... Tak, przepraszam, bo myślałem o dwóch rzeczach jednocześnie. Natomiast razem z tymi procedurami dotyczącymi fazy ataku, czyli podjęcia decyzji, wycelowania, odpalenia pocisków, opracowywano też procedury mające na celu chronić własną kadrę dowódczą, własną kadrę, własną, no, użyjmy takiego terminu niezbyt
troszkę może pejoratywnego w Polsce, własną władzę, prawda? Czyli tą władzę wykonawczą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wiemy, tam jest system prezydencki. I nie jest to tak, że będzie sobie siedział prezydent w Białym Domu, Biden, jakby podjął decyzję o odpaleniu ładunków jądrowych strategicznych, wciśnie guzik i będzie sobie siedział i będzie czekał na odwet, tak? Generalnie co do zasady, w wypadku zagrożenia, czy też w wypadku wykrycia startu wrogich rakiet balistycznych, uruchamia się po obu stronach, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Rosji, odpowiednie procedury związane z ewakuacją najwyższych władz państwowych do wcześniej przygotowanych bezpiecznych stanowisk, tak? Czyli zanim jeszcze w zasadzie odpalimy rakiety, to my już musimy przedsięwziąć pewnego rodzaju rzecz, czyli chronimy ludność, chronimy najważniejsze osoby decyzyjne w państwie i szereg innych czynności, prawda? Tak. Tak, oczywiście. Mało tego, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, broń jądrowa służy realizacji jakichś tam celi politycznych, no to nie może się to odbywać na zasadzie takiej, że nie wiem, że siły zbrojne mamy niepostawione w stan gotowości, prawda? Że mamy niewyprowadzone okręty posiadające system Aegis BMD, czyli Ballistic Missile Defense, niewyprowadzone na stanowiska bojowe, tak? Nieprzygotowane do przechwytywania wrogiego arsenału balistycznego. Tutaj, żeby dokonać tego finałowego wciśnięcia guzika, prawda? Musi zaistnieć szereg różnego rodzaju czynników związanych z realizacją tej procedury, czyli tak jakby muszą się uruchomić inne procedury, będące, którymi jest obudowana ta właściwa procedura ataku, tak? I teraz, te wszystkie procedury, żeby je wykonać, to muszą być wydane rozkazy, muszą być podjęte jakieś tam kroki, muszą być podjęte decyzje. Wydanie rozkazów będzie skutkowało przekazywaniem ich w dół w ramach struktury dowodzenia, czy amerykańskiej, czy rosyjskiej. Co z kolei spowoduje na przykład tak zwany ruch w łączności na poszczególnych pasmach. Ponieważ poszczególne rodzaje sił zbrojnych mają pewne zastrzeżone pasma radiowe, częstotliwości i sposoby komunikacji, które mają im umożliwić szybką i bezpieczną komunikację, ale które jednocześnie są monitorowane przez stronę przeciwną. I to jest to, co robią Amerykanie w stosunku do Rosji i to, co robią Rosjanie w stosunku do Amerykanów. Cały czas... Nawet nie jest potrzebne podsłuchiwanie kogoś, tylko wystarczy, nie. Że wiesz, że tak. Rozmawiają, nie? Tak, nie musisz, wiesz, nie musisz znać treści tej rozmowy, wydanych rozkazów, ale jeśli obserwujesz w ciągu kilkunastu godzin, na przykład następują, to też jest wspomagane z innej beczki, wywiadem agenturalnym, wywiadem internetowym, obserwacją miejsc, w których przebywają najwyższe władze państwowe. Więc jeśli obserwujesz, przykładowo jeśli Stany Zjednoczone szykowałyby się do wojny nuklearnej, prawda? Jeśli Rosjanie zaobserwowaliby, że z Białego Domu następuje ewakuacja prezydenta, następuje ruch w łączności, następuje ewakuacja innych najwyższych władz państwowych, prawda? Sekretarzy do miejsc rozśrodkowania i tak dalej. Amerykanie mają przecież bardzo duży, budowany od kilkudziesięciu lat program ochrony rządu związany z kontynuacją działania władzy w wypadku wojny jądrowej. Coś podobnego mają Rosjanie, jakkolwiek na troszkę inną skalę, troszkę inaczej to u nich działa. I jeśli te wszystkie procedury się pojawiają, wtedy oczywiście z automatu jest podnoszony stan gotowości bojowej w rosyjskich siłach, strategicznych siłach jądrowych, tak? Czyli co się dzieje? Czyli są automatycznie wydawane rozkazy, jest na przykład automatycznie aktywowany system Perymetr, czy też jego następcy. Władze, najwyższe rosyjskie władze państwowe są przenoszone do miejsc bezpiecznych. Cofa się automatycznie w całym wojsku urlopy, odwołuje się ludzi z przepustek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następuje podniesienie stanów gotowości. Czyli automatycznie, jeśli jedna strona podejmuje decyzję, że możemy coś odpalić i zaczyna wrzeć jak w ulu i ta druga strona obserwuje w zasadzie to wszystko naraz, bo tych znamion jest bardzo dużo, które się łączy, prawda? Tak. I ona też zaczyna reagować, i tam też po drugiej stronie, można tak powiedzieć, kolokwialnie wrze jak w ulu, czyli od razu dwie strony widzą, że nastawiają się przeciwko sobie, więc to też jest, wydaje mi się, taki moment, w którym obie strony, taki moment deeskalujący, w sensie takim, że obie strony wtedy widzą, że ta druga strona wie, że się przygotowujemy, więc być może nie odpalmy tych rakiet, bo faktycznie oberwiemy z powrotem, prawda? Zauważ na przykład, co odziedziczyliśmy po zimnej wojnie, poza oczywiście potężnymi arsenałami jądrowymi, poza jakimiś innymi rzeczami, ale co odziedziczyliśmy? Odziedziczyliśmy już wypracowane doktryny użycia broni jądrowej. Odziedziczyliśmy cały system, w obu państwach, w obu blokach powiedzmy, odziedziczyliśmy cały system zarządzania tą bronią, składowania jej, przechowywania, użytkowania i tak dalej.
Również po jednej, po takiej sytuacji, gdzie świat stanął tak naprawdę na krawędzi wojny jądrowej, czyli po wykonanej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich operacji Anadyr, która była, operacja Anadyr była, to jest tak naprawdę określenie rosyjskie kryzysu kubańskiego, bo ona polegała na tym, że Rosjanie świadomi słabości swojego ówczesnego arsenału nuklearnego i krótkich zasięgów rakiet, jak też ich wrażliwości na ewentualne systemy obrony przeciwrakietowej, na początku lat 60. dokonali przemieszczenia części swoich strategicznych sił jądrowych na Kubę. Ponieważ pociski rakietowe lecące z Kuby dawałyby Amerykanom tylko kilka do kilkunastu minut na reakcję, prezydent amerykański Kennedy ogłosił blokadę Kuby. Marynarka wojenna, no, wyszła amerykańska na pozycję i generalnie świat stanął na krawędzi wojny jądrowej. Przemieszczono komponenty tych, tam chyba były dwie dywizje strategicznych wojsk jądrowych na Kubie rozmieszczone rosyjskie. Rozmieszczono, czy też przeszły te siły rosyjskie strategiczne jądrowe na Kubie w stan podwyższonej gotowości, rozeszły się na stanowiska, że tak powiem, bojowe, wydano głowice, tak, uzbrojono to wszystko, wszystko było gotowe w pozycji do odliczania. W Związku Radzieckim jednocześnie podniesiono gotowość bojową wszystkich całych sił zbrojnych, cofnięto przepustki, cofnięto urlopy. No, przygotowano się generalnie do wojny. Oczywiście na szczęście udało się to załatwić siłami, ten kryzys opanować siłami politycznymi. I tu też bym zwrócił uwagę, cofając się do tego kryzysu kubańskiego, jest taka bardzo prosta, no, dosyć moim zdaniem prosta analogia do tego, co się dzieje teraz. My na przykład mamy pośród naszych sojuszników jedno ze światowych mocarstw nuklearnych, czyli Francję, prawda? I wiele osób zarzuca prezydentowi Macronowi, że on, jak się toczyła wojna, jak się zaczynała teraz wojna na Ukrainie, to on cały czas dzwonił do Putina, prawda? Natomiast ja osobiście uważam, że to nie był, broń Boże, przejaw słabości Macrona, tylko moim zdaniem to była właśnie ta dojrzałość tego polityka, prawdziwego polityka Zachodu, który szuka prawie że każdego możliwego rozwiązania, żeby albo powstrzymać, albo ograniczyć rozlew krwi, żeby zapobiec wojnie, prawda? Bo wiesz, bo jak jesteś politykiem, tak ja uważam i tak odbieram rolę polityka, lidera prawdziwego kraju, tym bardziej mocarstwa, jakim jest bez wątpienia Francja, ale o tym też za chwilę możemy powiedzieć. No uważam, że rolą takiego człowieka jest naprawdę działanie takie, żeby starać się prawie za wszelką cenę ograniczyć możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego. I on to zrobił, taka dygresja, tak? Natomiast idąc dalej, no, tak jak powiedziałem, w wypadku Rosji byłoby uruchomienie systemu Perymetr, czy tam jego następców, czyli tego systemu tak zwanej martwej ręki, który umożliwia wykonanie odwetowego uderzenia jądrowego w wypadku utraty zdolności dowodzenia. Amerykańców, Amerykanie czyli też jak mają... to wygląda, że jakby poszczególni dowódcy, jakieś nie. wyrzutki mają możliwość samodzielnego, jak to wygląda? To wygląda jeszcze lepiej. To wygląda tak, że na system Perymetr składa się grupa rakiet. Są takie same rakiety balistyczne, jak te używane do przenoszenia głowic jądrowych. Z tym, że one mają takie głowice, można by było powiedzieć, teletechniczne, telemetryczne, radiotechniczne, różnie to się nazywa. W tych głowicach jest umieszczona specjalna aparatura, i użycie tego systemu martwej ręki w wypadku Rosji wygląda tak, że kiedy podnosi się, jak to się mówi, temperatura międzynarodowa, tak, następuje ten wzrost napięcia, no, najwyższe władze państwowe dokonują uruchomienia tego systemu. Ten system zbiera informacje z szeregu czujników, z szeregu źródeł, czyli to jest tak, to my to podejrzewamy i wiemy, że tak jest, natomiast Rosjanie tego nie potwierdzają. System ten ma swoje czujniki mierzące promieniowanie, swoje czujniki mierzące sejsmiczne, mierzące wybuchy, ich częstotliwość występowania na terenie Rosji. System ten ma specjalne czujniki i sam monitoruje. To jest zautomatyzowany system. On sam monitoruje przekaz korespondencji, obecność personelu na stanowiskach dowodzenia w Rosji. On zbiera też dane z systemu wczesnego ostrzegania rosyjskiego, z satelitów i z radarów. I w momencie, kiedy ten system jest uruchomiony i okazuje się, że nastąpił szereg zbieżnych wydarzeń na terenie Rosji, czyli na przykład jest obecny personel na stanowiskach tych najważniejszych dowodzenia, jest wymiana korespondencji w strategicznych siłach jądrowych, są informacje wprowadzone do systemu, na przykład o mobilizacji, o podniesieniu gotowości bojowej, pojawiają się różnego rodzaju odczyty sejsmiczne wskazujące, że nastąpiło na terenie Rosji szereg dużych eksplozji, podnosi się poziom promieniowania. System podejmuje w takiej sytuacji decyzję o wykonaniu kontruderzenia odwetowego bez udziału człowieka. Wow, to jest, zaskoczyło mnie to.
Wygląda to tak, że są po prostu z różnych miejsc w Rosji, z różnych miejsc w Rosji, gdzie są zlokalizowane pułki rakietowe mające wyposażenie te rakiety, są odpalane rakiety. Te rakiety przelatują generalnie nad całym terenem, terytorium Rosji i po kolei lecąc wydają w sposób zautomatyzowany rozkazy poszczególnym wyrzutniom, czy też pułkom rakietowym, czy dywizjom rakietowym rosyjskim w celu odpalenia rakiet. Rosjanie testowali to. Rosjanie, ja nie pamiętam, czy odpalili 4, czy 2, czy 6 rakiet, to jest do ustalenia, tak? Natomiast generalnie Rosjanie dokonali takich odpaleń testowych tych rakiet systemu Perymetr. One były odpalane ze stałych wyrzutni rakietowych, przelatywały nad całym terenem Związku Radzieckiego. Związku Radzieckiego. Czyli te rakiety nie są same w sobie, nie posiadają głowic nuklearnych, nie. Tylko one odpalają i przekazują sygnały do tych rakiet, tak. Wyrzutni, które mają te systemy atomowe. Ponieważ w Rosji każdy silos jądrowy, w którym jest schowana głęboko w ziemi w opancerzonym silosie rakieta, każdy silos posiada odrębne nadajniki, tak jakby odrębną radiostację. To oczywiście jest tam jakiś zupełnie większy, wiesz, poziom skomplikowania niż takiej zwykłej radiostacji polowej, na przykład do porozumiewania się między czołgami. Każdy silos posiada takie urządzenie nadawczo-odbiorcze i w momencie, kiedy nawet tam ta obsługa może być martwa, może jej nie być, tak? Ale jest uruchomiona cała ta elektronika w silosie, tak? Silos otrzymuje sygnał startowy, jest otwierana pokrywa, startuje rakieta w kierunku wcześniej zaprogramowanym celów, tak? I żeby było ciekawie, to wiadomo, chociaż tak jak powiedziałem, Rosjanie tego nie potwierdzają, to wszystko zostało zaprojektowane, że ten system może wydać automatycznie rozkaz o przeciwuderzeniu z pominięciem tego podstawowego systemu komunikacji pomiędzy prezydentem Federacji Rosyjskiej i jego arsenałem, czyli z pominięciem systemu Kazbek. I jako Kazbek to jest znany ten cały system właśnie zarządzania komunikacji, podejmowania decyzji o użyciu sił jądrowych. No to jest ta w wielkim skrócie walizka nuklearna prezydenta Rosji. Takie pytanie, Amerykanie mają coś podobnego właśnie, taki podobny system? Amerykanie podobnież nie mają, ale są głosy, które... Pomidor. Natomiast powiem ci tak, patrząc tak z perspektywy czasu na to, jak pod niektórymi względami te doktryny momentami były bardzo do siebie zbliżone, patrząc na pewne rozwiązania, zdziwiłbym się, gdyby Amerykanie takiego systemu nie mieli. Bo to jest jakby, wiesz, biorąc pod uwagę to, że Amerykanie mieli zawsze przewagę technologiczną, tak, i mają ją do tej pory, no ciężko sobie wyobrazić, że Amerykanie nie mieliby takiego systemu, tak? Jasne, czyli jakby podsumowując to, co w tej chwili powiedziałeś i tak przetłumacząc to trochę na umysł laika, w tym mój, czyli w zasadzie, żeby doszło do odpalenia, czy nawet zrealizowania decyzji o odpaleniu ładunków jądrowych w kierunku przeciwnika, no to tutaj trzeba też szerzej spojrzeć. No, wymagałoby to pewnej sytuacji, powiedzmy, geopolitycznej, tak. Czyli już wszyscy wiemy, że jest bardzo silne napięcie, powiedzmy, między Rosją a NATO, czy tak. Między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, więc to nie może być, nawet tak jak dzisiaj, wiemy, że jest wojna na Ukrainie, ale to nie są jeszcze warunki, w których Rosjanie zdołali podjąć taką decyzję. Byśmy wszyscy to czuli, że takie jest zagrożenie, tak mi się wydaje. Do tego musiałoby być rozstawione na pewno, tak jak ty mówiłeś, te wszystkie systemy, nawet okręty podwodne z wyrzutniami jądrowymi w odpowiednich miejscach, floty odpowiednio rozstawione. Przepraszam ciebie, okręty, to trzeba powiedzieć widzom. Okręty podwodne z wyrzutniami międzykontynentalnych rakiet balistycznych są stale na patrolach bojowych. One mogą nie mieć, że tak powiem, mogą nie wyruszać na te patrole z przypisanymi celami. One mogą dopiero w trakcie patrolu na podstawie wydania odpowiednich rozkazów mieć przypisaną listę celów. Za zimnej wojny było inaczej. Bo czyli można powiedzieć, że jakby w interesie obu państw nawet wręcz leży to, żeby te okręty nie stały w miejscu i ciągle pływały po to, żeby budzić pewnego rodzaju niepewność przeciwnika. Tak, dokładnie. No taki jest cel, ponieważ okręty podwodne z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi są tym elementem triady nuklearnej, który ma największą przeżywalność, ponieważ najtrudniej jest je zlokalizować. I jak świat światem, to wszystkie państwa ładowały w te okręty najwięcej pieniędzy, ile się dało. Projektowano je specjalnie po to, żeby było super ciche. One jak idą na patrolu, to one poruszają się z bardzo niewielką prędkością. One mają absolutny zakaz podejmowania jakichkolwiek działań zaczepnych w stosunku do floty przeciwnika. Ich podstawowym celem jest przetrwać i w razie niebezpieczeństwa z tej głębokości 50-60 metrów odpalić rakiety. Nie zostać wykrytym i później uderzyć. Tak, dokładnie.
Czyli mamy te warunki polityczne, później mamy te warunki militarne, że już wiemy, tak, że jest rozstawienie wojsk i jednocześnie jest ta procedura administracyjna podjęta, o której mówiłeś na pewno, no, procedury wojskowe, prawda? Chronić swoje zasoby, tak? To nie tak. Możesz tak, że pójdziesz, zaatakujesz kogoś, a nie będziesz sam zabezpieczony, tak? Tak. I to wszystko jakby widać. To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie, bo teraz mówiliśmy w skali strategicznej, prawda? No a w skali taktycznej zagrożenia, czyli na przykład podjeżdżamy wyrzutnią rakiet na pol bitwy i odpalamy sobie pocisk z taktyczną głowicą nuklearną. Czy to jesteśmy w stanie przeprowadzić zaskoczenia, czy jednak też da się w jakiś sposób zobaczyć wcześniej pewne znamiona tego, że się druga strona przygotowuje do takiego, a nie innego uderzenia? Żeby nastąpiło użycie taktycznej broni nuklearnej czy jądrowej na polu bitwy, musi dojść do określonej sytuacji taktycznej. Tak? Tu warto powiedzieć, że na przykład dla Rosjan, tak jak to mówiła ich doktryna, Rosjanie projektowali czy też planowali te swoje operacje zaczepne na kierunku zachodnim, tak? Czyli to niesienie komunizmu aż do wybrzeży Hiszpanii i Portugalii, prawda? Z szerokim, najczęściej z szerokim użyciem taktycznej broni jądrowej. Dlaczego? Dlatego, że ta taktyczna broń jądrowa w doktrynie radzieckiej miała przede wszystkim równoważyć pewne braki w uzbrojeniu konwencjonalnym, w pewnych zdolnościach konwencjonalnych, których Rosjanie nie mieli. A Rosjanie przez długie lata i do tej pory, to nawet teraz widać na Ukrainie, mają poważny problem z konwencjonalną bronią precyzyjną, tak? Która służy na przykład do rażenia umocnionych obiektów, takich jak jakieś schronów, hangary, bomboskłady, zbiorniki paliwa, stanowiska dowodzenia. Rosyjska doktryna na przykład, jeśli chodzi o niszczenie lotnisk, wręcz przewidywała w pierwszych godzinach konfliktu atak taktyczną bronią jądrową. Natomiast przenosząc to na dzisiejsze realia, no po pierwsze musi nastąpić jakaś sytuacja. Po drugie musi być wydany rozkaz. W tym momencie znowuż przez najwyższe czynniki państwowe, bo nikt na poziomie szefa sztabu generalnego Rosji nie autoryzuje użycia taktycznej broni. To jest decyzja polityczna. Tak, to jest decyzja polityczna, co prawda na szczeblu taktycznym, ale jest to broń ze względu na użycie broni ostatecznej, która tak naprawdę, takie jest powiedzenie na Zachodzie, że ten podział na broń taktyczną i na broń strategiczną to jest tylko podział dla analityków, że w rzeczywistości każda broń jądrowa jest bronią o znaczeniu strategicznym. No musi być to, tak jak powiedziałeś, dobrze, decyzja polityczna, bo ktoś musi brać za to odpowiedzialność i przewidywać pewne rzeczy. No ale przyjmijmy, że coś takiego następuje. To po pierwsze, jeśli wcześniej nie przeniesiono skrycie tej broni w jakieś miejsca stałego ukrycia nieznane wcześniej krajom NATO, co jest bardzo trudne, no to po raz kolejny muszą pójść rozkazy, prawda? Czyli muszą pójść rozkazy wydane w określonych kanałach łączności. Następnie musi ta broń w formie głowic, bomb, nie wiem, torped jądrowych, bo takie posiadają Rosjanie, jądrowych bomb głębinowych do użycia przez okręty klasyczne przeciwko łodziom, przeciwko okrętom podwodnym. To musi być wydane z określonych magazynów. W Rosji jest tak, że to jest bodajże 12 Zarząd Sztabu Generalnego, czy jakoś tak się nazywa ta instytucja, która opiekuje się tym arsenałem nuklearnym. Czyli to nie jest tak, że tego arsenału nuklearnego w Rosji i w Związku Radzieckim pilnowała zwykła kompania piechoty zmechanizowanej i wiesz, kto tam się napił, to mógł wejść i sobie tam wziąć tą amunicję. To nawet w Rosji, nawet w Związku Radzieckim, to wszystko, dostęp do tego był reglamentowany, dostęp do tego był pilnowany. Tu wszystko było realizowane, tak wiesz, bardzo sztywno, bardzo zgodnie z procedurami. Czyli tak, musi być odpowiednia sytuacja taktyczna, musi być, tak jak powiedziałeś, zatwierdzona decyzja polityczna, muszą pójść rozkazy odpowiednimi kanałami łączności. Tą broń jądrową trzeba pobrać z magazynów, prawda? Trzeba ją przenieść do miejsca dyslokacji środka przenoszenia. Trzeba wymienić najczęściej głowicę w tym środku przenoszenia, jak to jest w nomenklaturze rosyjskiej, ze zwykłej na specjalną. Bo Rosjanie, czy za ZSRR, czy za Rosji, każdą amunicję generalnie z bronią masowego rażenia nazywają głowicami specjalnymi, tak? No i następnie trzeba to przemieścić i trzeba przystąpić do wykonywania zadania bojowego. Ze względu na to, że wojsko nie działa w próżni, więc ta głowica, czy ten środek przenoszenia ma jakiś określony zasięg, muszą być wcześniej wybrane cele o odpowiedniej wartości do porażenia, tak? Nawet jeśli, tak jak pojawił się taki pogląd, do którego ja się odnosiłem między innymi na Twitterze, że mogą strzelać Rosjanie w jakiś kawałek pustej ziemi, no to nadal prowadzimy operację wojskową, prawda? Czyli no generalnie, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej, nie powinniśmy doprowadzić do tego, żeby nasze wojska ucierpiały bardziej niż wojska przeciwnika. Więc co trzeba zrobić? Ano wcześniej trzeba swoim wojskom, znajdującym się na tym
powiedzmy, no powiedziałbym teatrze działań, ale to może za duże. Może zagrożenia. W strefie zagrożenia trzeba wydać środki OPBMR, czyli obrony przed bronią masowego rażenia. Trzeba sprawdzić, czy wszyscy żołnierze to dostali. A to z kolei powoduje w dzisiejszych czasach ogromny szum informacyjny, tak? Bo większość żołnierzy, czy nawet w Rosji, pomimo tego, że im są te smartfony zabierane, ale mają telegrama, mają jakieś inne komunikaty. I wiesz, zaraz pójdą komunikaty do rodziny. O Jezu, mamo, wydali nam kombinezony, tak? O Jezu, mamy niezapowiedziane ćwiczenia. O Jezu, Jezu, Jezu. A to wszystko dzieje się z kolei w środowisku, w którym absolutną przewagę informacyjną w zakresie rozpoznania ma NATO, tak? Bo między innymi po to NATO zaraz na samym początku konfliktu, jak rosło to napięcie międzynarodowe, pewnie śledziłeś Flight Radar, prawda? Tak, też. Więc widziałeś, co się działo między innymi nad Polską i nad Ukrainą. Ile w powietrzu było jednocześnie samolotów rozpoznania radioelektronicznego czy radarowego. I to mówimy tylko o tych, które miały włączone cywilne transpondery, które chciały się pojawić w tej sieci, prawda? Był taki moment, pamiętam, że nad Polską były bodajże dwa łaksy, amerykański samolot zwiadu radioelektronicznego i chyba ze dwa drony bodajże, które też robiły zwiad radioelektroniczny. O tym się nie mówi, ale samoloty AWACS, czy na przykład sojusznicze inne, które mniejsze, które robią ten zwiad radiolokacyjny, jak na przykład Global Eye szwedzkie, one mają zdolność do rozpoznawania celi na tle ziemi, do rozpoznawania identyfikacji celi naziemnych, tak? A wiesz, ze względu na to, że to jest analizowane za każdym razem, to sygnatury radarowe, czy obrazy radarowe, czy satelitarne, czy z samolotów poszczególnych rodzajów sprzętu są znane. Poza tym my jako Zachód znamy procedury postępowania rosyjskie, tak? Wiemy, co się będzie działo, jak będą te transporty głowic specjalnych. To jest to dziedzictwo, o którym mówiłeś na początku, że my tutaj odziedziczyliśmy nawet w Polsce pewne procedury, które później, no, ta dokumentacja poszła do NATO, nie? Tak, tak dokładnie, więc wiesz, to moim zdaniem okej, być może jedną, dwie głowice udałoby się przemycić, ale to też musiałoby być wykonane w sposób taki, jak już wchodzimy na wyższy poziom abstrakcji, że po pierwsze, musiałoby być to wywiezione z tych składów prawidłowych do jakichś innych utajnionych składów parę miesięcy przed wzrostem napięcia międzynarodowego. Głowica jądrowa, zwłaszcza rosyjska, oni mieli przez cały okres Związku Radzieckiego, oni mieli problemy z materiałami rozszczepialnymi, bo oni co tam chyba kilkanaście lat musieli zabrać te głowice, żeby przetworzyć w nich, tak jakby odnowić ten materiał rozszczepialny, tak? To robiły między innymi takie zakłady przetwórcze w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, potężne Majak. A tam cała była sieć artykułów bardzo fajnych a propos tych zakładów przetwórczych, tam przetwarzano różnego rodzaju izotopy promieniotwórcze, głównie pluton. Więc wiesz, też nie możesz w nieskończoną ilość czasu trzymać takiej głowicy w warunkach polowych. Dlaczego? Dlatego, że wbrew pozorom głowice jądrowe ze względu na ilość występujących w niej elektroniki, bardzo wrażliwej, ich nie możesz przechowywać tak, że one będą po prostu leżały gdzieś pod drzewem jak zwykła amunicja burząca, tak? Na przykład mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Jest takie opracowanie amerykańskie dotyczące amunicji nuklearnej przeznaczonej do niszczenia struktur umocnionych. No i co się okazało? Okazało się, że maksymalna głębokość, na którą, którą należy rozpatrywać przy wbijaniu się amunicji jądrowej przeznaczonej do niszczenia obiektów umocnionych w ziemię, to jest około 3 metrów. To nie są takie, wiesz, głowice nuklearne penetrujące jak MOP amerykański, że on tam się wbije w ziemię na 60 metrów i dopiero wtedy eksploduje. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, Amerykańcom wyszło w trakcie znowu testów bezwybuchowych, ale jednak testów, czyli wiesz, zapakowano tą głowicę, zrzucono ją, wpakowano w jakiś tam element penetrujący, zrzucono ją w ziemię, no i później badano, na ile ona się zagłębi i czy będzie w stanie działać, prawda? No i okazało się, że głowice jądrowe amerykańskie i generalnie też bym powiedział radzieckie, są na tyle wrażliwe, że przeciążenia siły, które działają już powyżej tych 3 metrów wbicia się w ziemię przed eksplozją, powodują to, że głowica może nie odpalić, tak? A wiesz, nie używasz broni po to, żeby zrobić komuś prezent i mieć wielki niewypał nuklearny, tylko używasz po to, żeby uderzyła, eksplodowała i wykonała zadanie, zniszczyła cel, tak? Więc to są generalnie wrażliwe systemy broni, kontynuując. I no taka głowica pełna elektroniki, bo tam masz nie tylko elektronikę tą wykonawczą, czyli tą, która odpowiada za zainicjowanie na przykład ładunku wybuchowego i zbicie tej dużej kuli plutonu w mniejszą, żeby nastąpiła reakcja łańcuchowa, prawda? Ale tam masz też elektronikę zabezpieczającą, tam masz układy autodiagnostyczne. To wszystko to jest generalnie poziom elektroniki i poziom skomplikowania systemów,
który ciężko sobie wyobrazić w takim normalnym, że tak powiem, pokój miłującym kraju jak Polska, tak? To można powiedzieć, że to nie jest rocket science i też osoba, do której te wypowiedzi się odnosiłem w Twitterze, tak powiedziała. Natomiast broń jądrowa jako system broni, na który składają się ładunki jądrowe będące głowicami, systemy przenoszenia, to jest jak najbardziej rocket science. I to jest rocket science z pierwszej ligi światowej. No właśnie, bo chciałem przejść jakby też trochę do tego tematu, ale jeszcze tak podsumowując to, co powiedziałeś w zakresie tej taktycznej broni jądrowej, czyli w zasadzie ja z tego wysuwam taki wniosek, że w warunkach powiedzmy wojennych, jaki teraz jest na Ukrainie, to jest jednak tam trochę chaosu i w takim sensie, że nam trudniej teraz obserwować te ruchy. Przed wojną było łatwo obserwować to, co robią Rosjanie. Tak. Natomiast w tej chwili oni już jeżdżą tymi ciężarówkami i systemami w jedną i w drugą stronę. Jest ten ruch bardzo wzmożony. Wydaje mi się, że ta obserwacja jest utrudniona, co tam konkretnie jeździ i gdzie. Więc może i można było gdzieś przewieźć taki ładunek, żeby go użyć. Teoretycznie, tak teoretyzuję. Ale natomiast gdyby były takie warunki, że chciano by uderzyć w Polskę, no to wówczas przed tym uderzeniem, no to jakby chyba nie da rady ukryć tego, że tego, a nie innego rodzaju systemy umieszczamy na granicy z Polską, czy tam przy granicy z Polską. Nie. Powiem ci tak. Można powiedzieć, że Rosja posiada środki. Znaczy, też jeszcze jedną rzecz powiem, no bo to nie jest tak, że w przypadku uderzenia na Polskę, czyli NATO, oni by przemycili jedną rakietę i by się tym zadowolili, oni by musieli postawić na nogi całe siły rakietowe i całą broń jądrową, bo nie wiadomo, co by zrobiło NATO, gdyby użyli tylko jednej, prawda? Więc muszą być gotowi na pójście na całość. Historia konfliktów z udziałem Rosji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wskazuje, że Rosja robi pewne ruchy standardowo. O tym się już w tej chwili w przestrzeni publicznej nie pamięta, bo to było 14 lat temu, ale jak się zaczynał konflikt w Gruzji, Rosjanie również podnieśli gotowość swoich strategicznych sił jądrowych. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z ich doktryną strategiczne siły jądrowe mają zabezpieczać również operacje konwencjonalne, w których biorą udział wojska rosyjskie. To samo zrobiono tam 27 lutego. Natomiast wiesz, no, jeśli znasz pewne algorytmy, wiesz jak pewne rzeczy działają, to, że tak powiem, odbierasz pewne wiadomości ze spokojem, tak? Po prostu obserwujesz sobie, co się dzieje na świecie. Też padały jakieś takie zarzuty w przestrzeni publicznej, że Amerykanie źle reagują, bo Amerykanie nie chcieli eskalować, bo odwołali swoje testy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu wypadałoby spojrzeć szerzej, a mianowicie to już w 2016 roku Rosjanie ogłosili, to powiedział zresztą sam prezydent Putin i to widać po pewnym zachowaniu Amerykanów, bo wbrew pozorom amerykański program nuklearny trwa nadal. Oni faktycznie mogą być na pewnym poziomie, bo nie całkiem, broni taktycznej nuklearnej mogą mieć troszkę mniej środków rażenia. Natomiast Amerykanie idą w tej chwili dalej w kierunku rozwoju i zwiększenia precyzji trafienia. Ocenia się, że w 2020 roku tak się ocenia, że Amerykanie doszli do takiej precyzji trafienia, gdzie ich około 20-30% arsenału nuklearnego pozwoli na zlikwidowanie całego arsenału strategicznego lądowego rosyjskiego. Jak to osiągnięto? Po prostu radykalnie zwiększono precyzję trafiania głowic nuklearnych. Z czym wydaje się, że Rosjanie mogą mieć problem, no bo jak pokazała skuteczność użycia broni rakietowej rosyjskiej na Ukrainie, to nie wiem, czy teraz dobrze podaję, ale chyba Ukraińcy podawali, że właśnie 30% jedynie pocisków rakietowych trafiało w nieruchome cele, przecież cele tak, statyczne, w budynki czy w lotniska. Braki rosyjskie w zakresie komponentów, w zakresie własnych technologii, ta przepaść się, wiesz, cały czas powiększa. Także ja tutaj, kontynuując wątek w zakresie dominacji amerykańskiej, byłbym spokojny. Dlaczego? Powiedziałeś, że teraz jest tam ciężej monitorować i mieliby jakąś szansę. W większości obserwatorów uciekło to, co się dzieje w zakresie konfliktu ukraińskiego, to uciekły pewne ruchy sojusznicze, zwłaszcza amerykańskie. Ty pewnie wiesz, nasi widzowie pewnie nie wiedzą, natomiast Amerykanie podwoili obecność w bazie swojej hiszpańskiej ROTA swoich niszczycieli rakietowych. Były 3 do tej pory, w tej chwili jest 6. Z tego co kojarzę, wszystkie są chyba bodajże wyposażone w system Aegis BMD, który jest przeznaczony do zwalczania średniozasięgowej, między innymi broni balistycznej w pierwszej fazie lotu.
to są okręty, które same potrafią się obronić, potrafią też bronić innych. One bardzo łatwo w ciągu kilkunastu godzin mogą wyjść alarmowo z roty na pozycję, umożliwiające im zabezpieczenie tym parasolem antypowiedzmy nuklearnym, średnim balistycznym znacznej części sojuszników w Europie. No i teraz tutaj jeszcze też tak jakby wchodząc w dygresję na moment, teraz widać jak potrzebne nam są patrioty, czyli obrona przeciwrakietowa, no bo wcześniej straszono, że Rosjanie mają tak dużo tych rakiet, że ileś tam patriotów nam nie wystarczy. No ale po pierwsze żadna siła na świecie, nawet Stany Zjednoczone nie mają tylu systemów przeciwlotniczych, żeby zestrzelić wszystkie rakiety rosyjskie, to raz, a dwa. No jednak przy wielości celów nie wszystko byłoby wycelowane w Polskę, a jeszcze 30% tak, powiedzmy celności czy sprawności w ogóle tych pocisków, no i nam się robią liczby, które są zupełnie realne do zatrzymania. Powiem przy, przy racjonalnej ilości pocisków przeciwrakietowych, tak, prawda? Powiem ci tak, nawet w wypadku taktycznej broni jądrowej, ponieważ ona jest taktyczna z nazwy, w wypadku Rosji to tam te moce głowic są różne od powiedzmy 0,2 kilotony do 400 kiloton. Bomby, które spadały na Hiroshima i Nagasaki, tak, to miały 15 do tam 17 czy 18 kiloton. Bomba 400 kiloton odpowiada siłą wybuchu 400 tysiącom ton trotylu, czyli to jest dużo. To już jest konkretny ładunek, ładunki podobnej wielkości są przenoszone w głowicach strategicznych międzykontynentalnych rakiet balistycznych, czy bazowania morskiego, czy bazowania lądowego. Ale już generalnie świadomość tego, że na przykład jesteśmy w stanie zniszczyć, nie wiem, 50 do 70% środków napadu powietrznego przeciwnika, czyli samolotów, rakiet, pocisków manewrujących, nawet przy dosyć dużym użyciu taktycznej broni jądrowej, powoduje, że naprawdę spadnie na nas o wiele mniej pocisków, tak? I musimy mieć też... No i atak się robi dużo mniej opłacalny, no bo oni muszą wystrzelić wszystko, co mają, a nie muszą cykać po jednej rakiecie i sprawdzać, jaka jest reakcja polityczna, dokładnie, powiedzmy, sojusznikami. Dokładnie, bo to jest, wiesz, są wykrywane starty tych rakiet. Przecież dlaczego nawet ta, powiedzmy, starsza obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa ukraińska, ona działa? Dlaczego ona działa tak skutecznie? Bo ona ma cały czas, jest zasilana informacjami z sensorów natowskich, tak? To, że te efektory mają gorsze, że nie zestrzeliwują, wiesz, wszystkich rakiet, to jest jakby inna kwestia. Natomiast tak jak powiedziałeś, my powinniśmy bezwzględnie dążyć do tego, żeby mieć jak najsilniejszą obronę przeciwrakietową, bo ona po prostu kupi nam czas, tak? Ona, tak jak powiedziałeś, spowoduje, że ten atak potencjalnego przeciwnika będzie bardzo mało opłacalny. Znaczy ja tutaj zawsze stawiam taki argument, że jeśli nie mamy tej obrony rakietowej i chcielibyśmy coś przyjmować na klatę, no to Rosjanie wystrzelą jeden pocisk, wiedzą, że on trafi, wiedzą, że coś zniszczy i podchodzą do negocjacji, mogą tak kalkulować. Natomiast, chociaż nie wiem, czy to by było w ogóle możliwe, natomiast jeśli my wiedzą, że my mamy obronę przeciwrakietową i zestrzelimy ileś ich pocisków, no to już nie mogą sobie cyrklować, że wystrzelą jeden, tylko muszą dokonać pełnoskalowego ataku rakietowego, który absolutnie zagraża im jako pod względem odwetu NATO nuklearnego. Także to już jest tak, zupełnie inna kalkulacja, zupełnie inne ryzyko polityczne. Trzeba by było doprowadzić generalnie, nie strzela się jedną rakietą, rzadko kiedy, najczęściej dwie do czterech, do sześciu. Bo... Znaczy wiesz, ale nie chodzi o to na przykład, że wystrzeliwujesz powiedzmy konwencjonalnych ileś i tylko jedną gdzieś tam ukrywasz powiedzmy tą taktyczną jądrową, no ale jest ryzyko zestrzelenia, więc to jest zupełnie bez sensu wtedy, nie? Oczywiście, że tak. A lub musisz atakować w cel taki, który w danym momencie wie, że nie będzie miał obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, a jednocześnie jest na tyle ważnym celem, żeby jego uszkodzenie, wiesz, spowodowało tą faktyczną deeskalację, czyli na przykład zmusiło tam nas czy Ukraińców do poddania się, tak? Wiesz, Rosjanie trenowali w czasie na przykład ćwiczeń Zapad, czyli Zachód, tak? 2009, oni trenowali atak jądrowy przy użyciu taktycznej broni jądrowej na Warszawę. Natomiast to był atak, który był trenowany z użyciem amunicji oczywiście taktycznej nuklearnej, z użyciem samolotów i powiem tak. Atak z użyciem samolotów polegający na tym, że jakiś tam samolot rosyjski wtargnie w naszą przestrzeń powietrzną i zrzuci klasyczną bombę konwencjonalną jądrową na Warszawę, jest niemożliwy. To mogę śmiało powiedzieć, od 24 lutego to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że my mamy stale w naszej przestrzeni powietrznej tyle samolotów natowskich, nie tylko wczesnego ostrzegania bojowych, ale też bojowych, bo o tym się nie mówi, ale na przykład parę miesięcy temu na zmianę poza polskimi F-16 w naszej przestrzeni powietrznej dyżury bojowe pełniły Rafałki, czyli Rafale francuskie, pełniły Tajfuny brytyjskie. Jesteśmy generalnie cały czas pod parasolem sojuszniczym. Prędzej bym przypuszczał, ale to też już mówię z daleki stopień abstrakcji, jakiś atak przy użyciu broni rakietowej, Iskanderów najprawdopodobniej, bo to jest ciężko przechwycić. Natomiast nadal, co pod względem politycznym dałby taki atak Rosji?
No nie, no to, to Powiedzmy tylko jest sobie tak. szczerze, że polityka wygląda tak, że jeśli dokonano by ataku na sojusznika, takiego jak my, z użyciem taktycznej broni jądrowej, na przykład, nie wiem, na strzelam, nie na Warszawę, na Grójec, tak? Bo miasto, ale jednak nie tak ważne jak Warszawa, żeby pokazać, proszę, możemy, to biorąc pod uwagę zapewnienia polityków amerykańskich, przede wszystkim prezydenta, biorąc pod uwagę pozycję Stanów Zjednoczonych, oni naprawdę nie mieliby innego wyjścia niż przystąpić Tak. do... Bo to już nawet nie chodzi o to, że... Chodzi o ich wiarygodność polityczną. To znaczy, jeśli oni by pokazali światu, że Rosjanie są w stanie coś takiego zrobić i bez reakcji amerykańskiej, no to cały system sojuszu amerykański się sypie tutaj w I tym zaraz momencie. masz, jeśli Amerykanie nie zrobią nic w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, to zaraz następnego dnia Chińczycy wkraczają na Tajwan, tak? Tak, tak, tak mogłoby się stać. Albo na przykład odbić Półwysep Koreański Tak. wspólnie z Koreą Północną, nie? Tak, a w tej chwili zobacz, kto jest związany z sojuszami z najmocniejszymi ze Stanami. Wielka Brytania, Australia, tak? Japonia. Japonia, Korea Południowa. To są kraje, które nawet powiedzmy bardziej niż NATO bazują na, w zakresie tam, zwłaszcza tych zdolności morskich, na Stanach Zjednoczonych, tak? My, okej, jako Europa bazujemy, ale tak jak powiedziałeś, to jest kwestia wiarygodności sojuszniczej i to nie jest kwestia tego, w jednym filmie tak było powiedziane, nie pamiętam już jakim, taką maksymę przemyconą, że to nie jest kwestia tego, że ja chcę to zrobić. To jest kwestia tego, że ja nie będę miał innego wyjścia. Jak tak. To. Tak. Tak samo jest w tej chwili z Niemcami, to znaczy Niemcy pomimo wielkich chęci, znaczy Rosjanie nie dali im wyboru, nie dali im żadnych argumentów do tego, żeby Niemcy mogli powiedzieć na przykład Amerykanom, słuchajcie, ale może się dogadamy z Rosjanami, bo jeszcze można. Już w tej chwili jest taki jest w tej chwili jakby taka sytuacja, w której Niemcom nawet wstyd byłoby podejmować argumenty za Rosjanami, mimo że by chcieli na przykład. Dokładnie. Tak dokładnie, natomiast wiesz, to jest jeszcze kwestia tego, że no, ta klasa polityczna Niemiec robi to, co robi, tak? Oni maksymalnie zwalniają, no ale to powiedzmy jest no, ten dalece posunięty, dla mnie wręcz niezrozumiały pacyfizm niemiecki, oczywiście jakieś tam wpływy polityczno-finansowe Rosji, no bo wiemy, że mają są. Biznes z Moskwą tak. Jakby nie od dziś, nie? A słuchaj, właśnie przechodząc teraz już może byśmy właśnie przeszli do tego takiego marzycielskiego wątku, bo fajnie jest sobie wyobrażać, że gdybyśmy chcieli jako Polska, to moglibyśmy przecież właśnie bardzo szybko zbudować bombę atomową i jednocześnie dysponować takim arsenałem nuklearnym, który dałby nam bezpieczeństwo względem no właśnie naszego wschodniego sąsiada, bo głównie z tamtej strony mamy takie zagrożenie. Nie, to są mrzonki. To trzeba jasno powiedzieć, to są mrzonki niebezpieczne, to jest fantazja, to jest jakaś tam fantastyka, nawet nie naukowa. Dlaczego? Ja to powiedziałem, pisałem i będę mówił po wsze czasy. Osoby, które tak myślą, mylą zdolność do budowy urządzenia jądrowego, nuklearnego, czyli jakiejś tam prymitywnej bomby zbudowanej na zasadach takich, jak były budowane te pierwsze amerykańskie bomby w warunkach prawie że chałupniczych w ilości kilku egzemplarzy, ze zdolnością do budowy broni jądrowej jako systemu, jako całego systemu broni, w skład którego wchodzą po pierwsze ładunki jądrowe, po drugie co najważniejsze i najtrudniejsze też w osiągnięciu, środki przenoszenia. Czyli ta też między innymi skomplikowana elektronika, o której mówiłeś, tak, na pociska. Tak, to jest, wiesz, to nie tylko elektronika, bo na przykład jest szereg międzynarodowych umów dotyczących nieproliferacji, czyli nierozprzestrzeniania broni rakietowej o zasięgu powyżej 500 km. Po co? No właśnie po to, żeby to utrudnić. Nikt nam tej technologii nie sprzeda. Bo to... Mają po prostu siłą kowalskiego umysłu, czy umysłu przeciętnego kowalskiego, czy może nieprzeciętnego, trzeba by było dojść od zera do z tą technologią do tego poziomu, do którego jest wymagane, tak? Czyli dokładnie. Sami byśmy musieli to zrobić, bo nikt by nam tego nie dał. Tak, a ponieważ nie mamy takich zdolności, więc do tego nie dojdziemy, bo to po prostu nie było u nas budowane. Następnie musielibyśmy zbudować system bezpiecznego przechowywania tej broni, czyli jakąś grupę obiektów bezpiecznych, zabezpieczonych przed dedykowanymi środkami rażenia potencjalnego przeciwnika, w których tą broń można by było przechowywać. Do tego musielibyśmy sobie zbudować, co wydaje mi się politycznie też by było niezmiernie trudne, całą doktrynę użycia tej polskiej broni jądrowej. No i nawet jakbyśmy już mieli te wszystkie systemy, musielibyśmy oczywiście rozbudować system związany z ewakuacją i zabezpieczeniem naszych władz państwowych na wypadek konfliktu jądrowego. Oczywiście z chwilą uzyskania, czy nawet z chwilą rozpoczęcia takiego polskiego programu nuklearnego, od razu stalibyśmy się celem
dla naszego potencjalnego przeciwnika do uderzenia. Mało tego, byśmy byli przeszkodą dla naszego sojusznika, który niekoniecznie to chciałby nas wspierać. Od tego, że jesteśmy stroną układu o nieproliferacji broni jądrowej, prawda? Więc łamiemy zobowiązania międzynarodowe i z automatu sojusznicy wszyscy, zwłaszcza ten najważniejszy zza oceanu, zaciąga nam krótką smycz, tak? I mówi, co wy tam robicie, Polacy. Ale przede wszystkim, no zakładamy dobrze, udało się pokonać przeszkody techniczne, technologiczne, polityczne i tak dalej, osiągnęliśmy to, zbudowaliśmy tych kilkanaście ładunków jądrowych, zapakowaliśmy je w rakiety, no i co dalej? I ja odpowiem nic. Dlaczego? Dlatego, że Rosja ma broni jądrowej, jeśli chodzi o ładunki, liczone w tysiącach, tam 5, 6, 7, 8 tysięcy, nie jest to w tej chwili ważne. My, żeby zapewnić sobie tą równowagę, powiedzmy, strategiczną z Rosją, musielibyśmy osiągnąć zdolność, która umożliwiałaby nam do zagrożenie Rosji na płaszczyźnie strategicznej, czyli osiągnąć co? Przede wszystkim zniszczenie strategicznego arsenału rosyjskiego, co najmniej bazowania lądowego. Tak? To jest w tej chwili w granicach 400 silosów z rakietami. Zdolność do zniszczenia tych obiektów najważniejszych w Rosji, i to nie miast, tylko powiedzmy baz wojskowych, jakichś tam obiektów sztabowych, obiektów, w których są schowane najwyższe władze państwowe rosyjskie, prawda? I co to powoduje? Przy tej technologii, jaka była do niedawna, Amerykanie szacowali, że dla zniszczenia jednego silosu z rakietą rosyjską nuklearną potrzeba około dwóch pobliskich trafień głowicami jądrowymi. Czyli jeśli mamy 400 silosów, potrzebujemy 800, tak żeby, wiesz, zniszczyć to. Innymi słowy, nie mamy szans, przepraszam, zneutralizowania ich potencjału nuklearnego, a tym samym zawsze trzeba się liczyć z tym, że jeśli my uderzamy nuklearnie na nich, no to oni uderzają nuklearnie na nas. Tak, oni wtedy siadają. I zadają nam znacznie większe straty, my jesteśmy tak, mniejsi, oczywiście. Mamy mniej ładunków, oni łatwiej godzą się z ponoszonymi stratami. Tak. To już tak trochę żartuję, ale powiedz mi, bo okej, okay, są jeszcze dwa wątki, bym szczegółowe wszedł. Pierwszy wątek jest taki, że okej, powiedzmy tego ofensywnego potencjału nie jesteśmy w stanie osiągnąć, o którym ty mówiłeś, ale no jest taki efekt psychologiczny, że no my mamy ten atom, jeśli wy Rosjanie zaatakujecie, no to my mamy jednak czym odpowiedzieć, to jest ten jeden argument. No a drugi argument to wchodzimy jeszcze w te szczegóły, że no jednak my nie jesteśmy w stanie zbyt szybko, albo jeśli w ogóle osiągnąć tych zdolności przenoszenia broni jądrowej w inny sposób, jak właśnie w latach 45, czy gdzieś tam byśmy może bombą tutaj mogli ewentualnie w ten sposób zagrozić. Czyli teoretycznie ja z tego wniosek taki wyciągam, że jesteśmy w stanie, powiedzmy, opracować tą technologię samego ładunku i jego użycia, powiedzmy, w jakimś prymitywnym środku przenoszenia. Tylko mi się bardzo podobał ten argument, którego użyłeś na Twitterze, że nawet jeśli mamy ten prymitywny, na etapie takim, gdzie my jeszcze nie doszliśmy do tych wyrzutni rakiet, do tego wszystkiego, co jest właśnie tym rocket science, o którym ty mówiłeś, no to jeśli my mamy taką, powiedzmy, brudną bombę, czy walistę, czy jak to niektórzy chcieliby tutaj jakieś takie kryminalne, że tak powiem, scenariusze szyć, no to jeśli my używamy takiej prymitywnej broni, gdzie mamy śladowe ilości tego wszystkiego, no to automatycznie oczywiście prowadziłoby do zagłady w zasadzie Polski, no bo odpowiedź byłaby nieproporcjonalnie duża, nieproporcjonalnie tak. Większa. Jest, przede wszystkim stanęlibyśmy w równym szeregu z państwami rozbójniczymi, z państwami terrorystami, takimi jak Iran, jak Korea Północna, jak do niedawna była Libia, gdzie rządził pułkownik Kaddafi, tak? No ale też cały czas bym podnosił ten argument taki, że no jednak używamy tej broni nie jako, że chcemy jej użyć, tylko jako straszaka, powiedzmy, na Rosjan, że my możemy jednak czymś odpowiedzieć. I ja tu w ogóle jeszcze widzę jeden problem, no bo jeszcze trzeba do tych bomb jeszcze ściągać surowiec. Oczywiście. No i teraz ściągnięcie surowca, no bo bez tego ani rusz. Możemy sami opracować technologię, ale nie wykopiemy sobie plutonu czy uranu. Wiesz, jakieś tam złoża uran mamy, ale to nawet gdybyśmy wykopali uran z naszych złóż, jeśli coś tam jeszcze jest. No to chyba musi być jakaś wartość, ja się na tym dokładnie nie znam, ale to musi być odpowiedni chyba. To trzeba go wzbogacić. Są różne technologie wzbogacania uranu. Ta podstawowa to jest jego tam, że tak powiem, czyszczenie, wzbogacanie w takich specjalnych urządzeniach zwanych wirówkami. Natomiast no, nie dziwmy się, ale obrót tego typu urządzeniami jest ściśle monitorowany przez różnego rodzaju organizacje państwowe. Mało tego, przecież to co mocno opóźniło irański program jądrowy, to było to, że Amerykanie wpuścili do oprogramowania wirówek kupionych przez Irańczyków wirusa,
który spowodował, że w jakieś tam, bo te wirówki są ustawione kaskadowo, to są takie zespoły tych urządzeń, no i nagle się okazało, że one zamiast na przykład obracać się wszystkie synchronicznie z jakąś tam ilością obrotów, one zaczęły gubić obroty i to doprowadziło do zniszczenia ich, tak? Ten przykład irański jest bardzo dobry, bo właśnie tutaj też zapomniałem o nim, a chciałem go wcześniej podnieść, bo przecież Iran jest państwem zupełnie izolowanym, w sensie oni sami samoizolują od Zachodu i w zasadzie jeśli chodzi o taką możliwość agenturalne są bardzo trudni do przeniknięcia dla kogokolwiek, a mimo to jakby Zachód jest w stanie obserwować postępy prac irańskich. Te postępy są w ogóle zastanawiające, bo przecież oni mają środek przenoszenia, mają tą technologię rakietową, no ale brakuje im głowicy, no i jednak już nad tym wszystkim pracują sporo lat, bo to nie jest tak, że oni zaczęli nad tym pracować od 3-4 lat, tylko wcześniej przecież byli izolowani przez 40 i wciąż nie mają broni jądrowej. Także to nie jest takie, nie jest takie szybkie, nawet samo osiągnięcie tej zdolności jakby zbudowania bomby atomowej nie jest taki prosty, prawda? Oczywiście, że nie. Nie. To wiesz, to oczywiście koncepcyjnie pewne założenia broni jądrowej, to faktycznie koncepcyjnie to powiedzmy są lata 50. Ale i to ci powie każdy, kto miał do czynienia z produkowaniem czegokolwiek. Od koncepcji do projektu inżynierskiego, a od projektu inżynierskiego do funkcjonującej rzeczy, do której masz zabezpieczone części zamienne, masz opracowane procedury, to jest droga bardzo daleka. To jest naprawdę droga bardzo daleka, żeby, jak to się ładnie mówi, wykuć coś w metalu z projektu naukowca. To naprawdę, ja już nie mówię o jednej podstawowej rzeczy, a mianowicie o kosztach programu nuklearnego. Szacuje się, że Amerykanie na modernizację swojego programu nuklearnego związaną z budową nowych rakiet, głowic, środków przenoszenia, modernizacją starszych, budową nowych okrętów podwodnych i tak dalej, w jakimś tam okresie czasu, nie pamiętam, 8 albo 10 lat, wydadzą 350 miliardów dolarów. No i to są po prostu dziesiątki miliardów euro, czy też dolarów, które trzeba by było wydać. To naprawdę przy systemie broni jądrowej kwestia budowy polskiej elektrowni nuklearnej to jest kieszonkowe. I w ogóle jeszcze jest kwestia tego, że nawet jakbyśmy chcieli to robić skrycie, to nie ma tego jak ukryć w budżecie, to są takie duże środki, nie? Nie ma, ale nie ma takiej możliwości, żeby to robić skrycie. Związek Radziecki mógł to robić, bo był państwem totalitarnym. Poza tym Związek Radziecki miał swoją technologię, miał swoje poligony, miał swoje złoża surowców rozszczepialnych, nie przejmował się niczym, tam wszystko było nastawione na wojnę, tak? Zobacz, jakie poważne konsekwencje dla sił konwencjonalnych brytyjskich ma kwestia taka, żeby utrzymać Wielką Brytanię jako mocarstwo jądrowe. Przecież dlaczego Wielka Brytania tnie stale siły konwencjonalne? Bo musi wydać coraz więcej pieniędzy ze względu na starzenie się jej arsenału nuklearnego, na jego modernizację i na wprowadzenie nowych środków rażenia nuklearnych. I to jest tym spowodowane. Więc to po prostu przeżera, mówiąc brutalnie, Brytyjczykom środki na zbrojenia konwencjonalne. A przypomnijmy, że my w zbrojenia konwencjonalne dopiero w powijakach dopiero zaczynamy kupować, zaczynamy budować i nie ma co się skupiać na fantazjach, jeśli my jeszcze nie mamy normalnej armii. Tak, ja się powtórzę, ale wmawianie ludziom, że my możemy stanąć w równych szrankach z krajem, który odziedziczył arsenał, jak i pewne zdolności w zakresie na przykład budownictwa ochronnego, po kraju, który przez 45 lat szykował się do wygrania wojny nuklearnej, to jest mrzonka, po prostu. Mówiąc, przykro mi to powiedzieć, ale to jest mrzonka, bo nawet tak jak powiedziałem, nawet jeśli my wyprodukujemy tych kilkadziesiąt ładunków jądrowych, no i co z tego? Wiesz, no, tutaj jest jakby słusznie jakby już zasygnalizowałeś, no co z tego, że my mamy tą broń jądrową, powiedzmy teoretycznie, jak my nawet nie mamy schronów, żeby pójść na wymianę. No, dokładnie tak, a wiesz, Rosjanie mają swoje obiekty na przykład pod Moskwą, gdzie to są obiekty położone na różnych głębokościach od 100 do powiedzmy 200 kilkudziesięciu metrów. Mają swoje obiekty na Syberii, mają obiekty w zakresie ochrony najwyższych władz państwowych, takie jakich my nie mamy. I ja przepraszam na minutkę, czy możemy zastopować, bo muszę podłączyć komputer do ładowania. Jasne. Chociaż powiem ci szczerze, że widzę, że już godzinka minęła. I chyba nawet byśmy tak tematycznie zamknęli chyba ten atom i byłoby okej, nie? Dobra. I od razu pytanie, czy przyjąłbyś drugie zaproszenie jeszcze a propos tego drugiego tematu, czyli schrony, fortyfikacje, co jest twoim tutaj konikiem? Nie ma problemu najmniejszego.
Bardzo. To w takim razie bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie. Mam nadzieję, że się podobało naszym słuchaczom. I oczywiście jestem ciekawy komentarzy. Subskrybujcie, lajkujcie i będziemy się rozwijać powoli. Dzięki Ci bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Na razie. Hej.